Jeszcze jedno nagranie, niedziela 9 lipca. Słuchajcie, rozmawiałem z pewną jasnowidzącą, która ostrzegła, że do wszystkiego w tej chwili, jeżeli chodzi o towary spożywcze, dodawane są jakieś białka bardzo szkodliwe, które powodują totalne osłabienie u ludzi. Zabierają energię. Rozmawiałem z kilkoma osobami dzisiaj i potwierdziły to, że po jedzeniu, godzinę, półtorej godziny, czują się bardzo osłabione. Szczególnie tam ziemniaki, mięso, nawet warzywa. I wyszło mi, sprawdziłem tam wahadełko, oczywiście potwierdziło, że to białko dodawane jest od około 4-5 dni do wszystkich towarów sprzedawanych w sklepach spożywczych. Wszystkie hipermarkety, 90% hipermarketów. Jedynym wyjątkiem jest Biedronka i Lewiatan. To są dwie polskie sieci, gdzie jeszcze to nie jest dodawane, ale wahadełko ostrzega, że w ciągu najbliższych góra 3-4 dni też zostanie to przejęte. Mamy do czynienia z cichą wojną i rozpoczęto tę wojnę od osłabiania nas. Dlatego się możecie czuć bardzo osłabieni. Wiedzcie, że to jest wina tych białek, które dodają do jedzenia w tej chwili, ale również, co gorsza, w wodzie jest. Wszystkie wodociągi są przyjęte w Polsce przez Izrael. Prawie wszystkie. 70% wodociągów jest przyjęte przez Izrael, więc ta woda, którą pijecie, którą nawet kupna woda, 80% kupnej wody jest też w rękach tych samych ludzi parszywych. Jest na to rozwiązanie, tylko wymaga po prostu odpowiednich rzeczy, które trzeba zastosować. Najlepszym sposobem neutralizacji tych białek jest zastosowanie gansu. CO2, nie deparchator. Deparchator tego jeszcze nie neutralizuje w ciągu najbliższych 6-7 dni. Być może wejdzie program, który będzie neutralizował przez deparchator. Na razie jeszcze to nie działa, ale gans CO2, jeżeli na przykład gotujecie ziemniaki, dodajcie do wody 5 łyżeczek wody z gansu CO2, to samo z mięsem, to samo z czymkolwiek nie gotowanym. Jeżeli chodzi o owoce, owoce są w 80% czyste. Warzywa w 15-14% są czyste w miarę. Nie wiem na czym to polega, nie mam pojęcia. Może coś wstrzykują po prostu. Tak, coś wstrzykują do nich. Do owoców widocznie nie wstrzykują, bo byłoby widać, tak? Coś by zmieniły kolor. Cholera wie, co się dzieje. W każdym razie gans CO2 trzeba zastosować. Ja zaczynam to stosować. Moi znajomi tak samo spróbują to, ponieważ się wszyscy czują bardzo osłabieni. Mało energii i tak dalej. I to jest wina tego właśnie białka prawdopodobnie. To białko można również ugotować minimum 144 stopniach. Czyli jak macie szybkowar, nie trzeba gansu CO2, ziemniaki do szybkowara, mięso do szybkowara, warzywa do szybkowara na tą temperaturę gotować przez minimum 24-25 minut. Dopiero wtedy to białko zanika. Tyle na razie. Będę dalej Was informował. Mamy do czynienia z wojną. Aha, jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że mam takie informacje, powiedzmy, które zostaje swoimi drogami, że ten kanał będzie zlikwidowany w ciągu tygodnia, więc ściągajcie te filmiki i wsadzajcie, gdzie się da. Dziękuję.